My mother told me someday I will buy galley with good oars, sail to distant shores, stand upon the prow. Noble bark I steer, steady, steady course to the haven. Few many foemen, few many foemen, few many foemen. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Maroku Bragiem, a przed wami kolejny materiał z gry God of War Ragnarok na 100%. A no ciekawe. O, tutaj jak nie mam kowala, jak nie chciałem mieć kowala, to go znalazłem. Cudownie. To mam w ogóle jeszcze skrzynię. Zobaczmy. Byłeś włócznie? Nie, czekaj. Brock musi mi opowiedzieć, jak to było. Będę udawać, że mnie tu nie było. Strzęp bestii. Czy ja coś mogę tu ogarnąć? Mów, czego chcesz. Miecza. Frey możemy ulepszyć. A to niespodzianka, poproszę. Może ci się spodoba. Okej. Okay. Trzeba, czyli z wszystkimi dodatkami i Don Basket, żeby pobrać wersję Game of the Year. Mam tylko update podstawowej wersji gry. Aha, w takim sensie. Czyli nie możesz. Jednym słowem, w ogóle sobie zupdate'ować tych dodatków. No to chujowo. Powiem ci, że chujowo. Ale teraz masz promocję. A nie, nie. Nie, nie musisz wyczaić jakąś promocję i kupić sobie Game of the Year, ale tam pewnie dużo masz godzin przegrane w tej podstawce, nie? I chyba się teraz dopiero, jak chyba skończyłeś dodatki, to dodatki, to chyba się teraz jak na złość dowiedziałeś, że nie ulepszyli tych dodatków. Skończyłeś podstawkę. Ej, możemy tą tarczę sobie ulepszyć. I tu możemy. Świetlisty stop. Ale tu jest albo to potrzebne. Wolałbym to niż to. Dobra, tu ulepszamy sobie tarczę. Obrona plus 15. To im zaszkodzi. Nieustraszona tarcza. Tarcza stworzona dla wojownika, który koncentruje się na zamiarach wroga, nie dla tchórzy. Okej. I co jeszcze tu możemy? Tego już nie ulepszę. Włóczni nie damy rady. Tego nie będę na razie ulepszał, może coś lepszego zdobędę. Ostrza chaosu też na razie nic z tego. Topór też nie. Cały czas mnie zastanawia, o co chodzi, kurne. Freya? Kratosie? Z tym wykrzyknikiem, chyba że. Kurna, przez przypadek wyszedłem. Twoich usług. Rozpalę w kuźni. Co kaman z tym wykrzyknikiem? Nie mam dla tego pojęcia. Może dlatego, że coś jest tutaj do możliwe do ulepszenia, nie? Ja nie chcę nic ulepszać. Na razie to nie ma jakiegokolwiek, chyba że coś, albo coś do wytworzenia. Aby ulepszyć, albo stworzyć na przykład to, ale to jest gówno. Albo ulepszyć, stworzyć. Jakoś wyważonego. Chwycenie ogłuszonego wroga zapewnia błogosławieństwo czasu odnowienia. Z drugiej strony po części to jest fajne, no ale... Minus 12 tak naprawdę. No tu wywołanie dwukrotnej fale po kombinacji ataku topora. Tylko że to też takie średnie, szczerze powiedziawszy. Plus 13 do run. No jednak te runy mi tutaj nieźle ratują dupę. Ten topór, ta fala uderzeniowa to takie panie. Tylko jak przerzucę, to jest tutaj kurwa dosyć solidny minus, chyba że to ulepszymy. No zobaczmy. Stwórz. Lekka rękojeść, która zdaje się napełnić właściciela energią przez zbliżającą się walką. I to ulepszam, tak? Jeżeli... No tak średnio, plus 4 do siły. I ale odnowienie, runy. Okej. I jeszcze możemy. Plus siła i runy.
Mhm. Ale to i tak, patrzcie. No i tak macie większe bonusy. Tylko te runy akurat. Tylko, że to jest ulepszyć, nie? No to plus 14 wtedy. Mam tylko oszuści, jak można takie rzeczy nie ogarnąć. No, nie ma co się dziwić po tym, co dzieje się z tym, z wszystkimi grami, jakie oni tutaj ogarniają, nie? Jakie wypuszczają. Wiecznie jakieś problemy. Słuchaj, wiecznie jakieś problemy. Wiecie co? A strzelimy sobie. A co? Czas odnowienia runy. Okej, okay. Brzmi to całkiem fajnie. Dobra, no nic więcej tutaj nie zrobimy. Nadal jest ten kurwisty wykrzyknik. O co tu kaman z tym wykrzyknikiem? Się zbugowało coś pewnie, jak zwykle. Coś dla Frey? No. Czego chcesz? Nic nie chcę od ciebie. Chcesz czegoś konkretnego? Pancerz, zwiększamy obronę. Czy tak średnio? Bo nic tutaj ciekawego tu nie ma nawet. Nie. Nie czuję jakichś problemów. Nie musisz dziękować. Dobra. I gdzie ja mam tego pana? Do tego questu. Czekajcie. Tiborku, na bocianie jestem nie do zatrzymania. Wykrzykniki są najgorsze. Burzą spokój grabarza. To prawda. To prawda, Tiborku. To prawda. No, ja się tutaj muszę trepnąć. To nie w tą mańkę, tylko w tą, nie? Nie, nie w tą mańkę. Dobra, to tu. Wykrzykniki, nie? Ej, wkurzają mnie i nie wiem, co tu cały czas świeciło nad tym, u tego kowala. Chyba, że... A, czekaj. Chyba, że... Ostatni mam pomysł. Polecam się. Zbyt specjalne, że można tu coś stworzyć. A co dla królowej Walkirii? Nie, to zabył ulepszyć. Kość w ogóle, ataki wręcz przeciwko bogu. A, czekaj. Bo, szczerze powiedziawszy, można by było coś tutaj swoją drogą jeszcze tutaj Frey ulepszyć. Karnicze przywołaniem odnawia się, ogromnie zwiększa moc efektu runicznych strzał. O! Modna rzecz! Bardzo dobre. No i to... Nie, to na tyle, bo już nic więcej nie mogę ulepszyć. Ale to nadal. Nadal nic tutaj. Znaczy nadal ten wykrzyknik jest mi wkurwia. Jest jakiś bug. Wytworzę bug. Wszystko, czego chcesz. O, a panie, ty, a kamień? Wskrzeszenia? No nie powiem, czuję się z nim pewnie trochę, choć co i tak masz na myśli? Te walki są takie zajebiście trudne, że nadmiarze go wykorzystuję. Że nawet na żaden berserkerze nawet ten kamień nie padł. Ale gdzie to, czekajcie, gdzie się ten kamień wytwarza? Bo ja mam zawsze problem z tym akcesoria, zasoby. Jest. Ten nadzwyczajny? Nie, ten najtańszy. Ten, o, właśnie, tego sobie tworzymy. No dobra. To na tyle. Bracie, wspominałeś o wyroczniach z twoich stron, które padały ofiarą własnych przepowiedni. Dobrze zrozumiałem, że sam byłeś świadkiem takiej sytuacji? Tak. Kiedyś szukałem pomocy wyroczni, by uwolnić się spod jarzma Aresa. Pewna kapłanka miała wizje, w których widziała Olimp zrujnowany przez Boga Wojny. Postanowiła mi pomóc, bo chciała zaszkodzić Aresowi, by ochronić swoją krainę. Nie przewidziała tego, że go zabije i zajmie jego miejsce. Ostatecznie to właśnie ja zrealizowałem jej wizję zagłady. Czyli wyrocznia sama sprowadziła na świat los, którego chciała uniknąć. Myślę, że mamy z nią sporo wspólnego. Tak. Sporo wspólnego. Chyba gdzieś tutaj można było. O, się drepnąć, dokładnie. Zwróciłem uwagę, że ten kompas to przez chwilę oszalał.
to już wiedza o świecie, gdzie jest jeszcze nielegendarna skrzynia na tym terenie. Ciekawe gdzie. Szukasz Durlina? Mówił, że w razie czego znajdziemy go w tawernie. A, dobra. Dobra, i takie podpowiedzi szanuję. Słuchajcie, tutaj była przejście do tawerny, tylko wcześniej było zablokowane, nie? No, tutaj była brama. Może tutaj, bo tutaj chyba w tych miejscach też można było tej skrzyni użyć. Bo może tutaj są te brakujące elementy na mapie do odkrycia. Okej. Okay. Kamień leczniczy się przyda. Dobra, on gdzieś jest w tawernie, tak? Czyli tutaj. Dobrze rozumiem? Nie. Ej, no what the fuck? No to gdzie w tawernie? O ja pierdolę, serio? Ty tam mam się... O Jezus, ty, jest tam jakiś teleport? Jest. Dobra, wiecie co? Użyjemy tego teleportu, już dzisiaj nie będziemy używać tej łódki. Ty, ja myślałem, że on jest tu. No debil jestem. No co poradzić. Ale przynajmniej możemy sobie wybrać dalej teleport, gdzie się trepniemy. Tutaj akurat był, gdzie wcześniej tego Durlina spotkaliśmy. Hej. Tutaj sobie przy okazji, tylko żeby, Boże broń, żeby nie wcisnąć przez przypadek. Tam, gdzie jest misja główna, bo to tak potrafię. Tajemnice piasku, elfickie to nie. Oczy Odyna nie. Zaklęty skarb, tak. I ja poproszę tutaj. Potwierdź. Może sieć, albo płuca. Nie, bez sensu. Co? Ta durna zagadka bloka. Co się powiększa, gdy z tego ubywa? Nie dam wygrać temu niebieskiemu błaznowi. Skoro tak się miotasz, to już wygrał. No dokładnie. Dobrze, żeś mu dobrze przegadał. Prawda. Już wygrał. Jeszcze zastanawiasz nad tą zagadką, panie. No dobra, jak tutaj się sprawy mają? Wiedza o świecie. No i tutaj też jest ten duch rebelii jakiś. To jest ta misja na grobki berserkerów. Też pokonany. Ale gdzieś tutaj była jeszcze miejsce, gdzie mogliśmy użyć tej skrzyni. Rozprawiłam się tu z patrolem Einherjerów. Powinno być czysto. Nie wiem jak wreszcie miasta. Armia okupująca miasto skutecznie zniechęca mieszkańców do opuszczania domów. Okej. Okay. Raczej nie ma sensu przechodzić. Chyba nie ma. Aj, jakaś muzyka się odpaliła. A, i ty jesteś... Znowu wy. Mam nadzieję, że wróciliście posprzątać bałagan, który narobiliście. I już go nie ma. To mnie nie rozgrzesza, ale może przynajmniej pomoże. Wracajmy, bracie. Twój młot. Dzięki. Może i niewiele to znaczy, kiedy zbiry Odyna grasują po mieście. Ale przynajmniej wszyscy zobaczą, że jeszcze się nie poddaliśmy. I jeszcze nie. Przywódca rebelii, żeby to trofeum. I przysługa duch rebelii ukończoną. Nie sądziłem, że jeszcze go zobaczę. Góro łamacz, szybki ręczny atak, powtarzane dalekosiężne wirowe cięcia. Tak, to jest tu. Powtarzalne dalekosiężne wichrowe cięcie, które wytrącają wrogów równowagi. Naciśnij R1 w chwili cięcia, aby wzmocnić każdą falę. 5000 mamy, możemy ulepszyć, zobaczyć. Okej. Okay. No i na razie, słuchajcie, to tyle. No. Jeżeli chodzi o umiejętności. Tutaj podczas biegu przytrzymaj tylko, aby szybko aktywować im mroźne przebudzenie. Jeżeli chodzi o ostrza, tylko ten atak to ja nie chcę. Tutaj by można było. Hmm.
czy trzymaj R2, by wyssać energię żywiołu wroga za pomocą włóczni. Napełnienie energii włócznią nadaje obrażenia od żywiołów. Możesz nimi rzucać, wbijać we wrogów i detonować. Energia żywiołu znika po użyciu różniczego ataku włóczni oraz po walce. Nie, no nic ciekawego, nie, szczerze powiedziawszy. Przytrzymaj R1, aby wbić włócznię, drapnij we wroga, atakując od góry. Wbite włócznie można detonować za pomocą. Dobra, na razie sobie, słuchajcie, daruję. Jeżeli chodzi o Freję, strzały pieczęci, te strzały, o! Czemu by nie? Durlinie. Kratosie! Przepraszam za tamto, za te gadki o twojej żonie. Nie musisz. Nie! Daj się przeprosić. Kiedy czujesz na plecach ostrze włóczni Wszechojca, nabierasz ochoty, żeby coś naprawić. Wystarczy mi, że porzucisz tę kwestię. Skoro tak. Mówiłeś o ruchu oporu, a teraz pijesz. Mam plany, o których nie masz pojęcia. Układają się w całość w tej właśnie chwili. Tymczasem nie zamierzam pozwolić, żeby cząstki mojej duszy uleciały do Alfheimu na trzeźwo. Kiedy dopadną mnie asowie, wolę być nawalony jak szpadel. Dobra, nie gram w to gówno, Tiborku. Bo dostanę martwicy mózgu. A znalazłeś wioskę smerfów? Plan buntu, tak. Przyglądaj się. Trudno ci się nie przyglądać. Gdyby krasnoludy były tak silne, Odyn nie osiągnąłby tu tego wszystkiego. Źródłem mojej siły wcale nie jest ciało. Tak, jasne. Durlinie. To tobie zawdzięczamy świeżość powietrza wpadającego nam do nosów? Wyłączyliśmy platformy. Trudno zaprzeczyć. Przyjmijmy, że dokonaliście tego zgodnie z zasadami 97-częściowego podręcznika BHP opracowanego z myślą o funkcjonowaniu, naprawie i dezaktywacji wspomnianego sprzętu. Boże. Jak sobie chcesz. Co? Tak czy siak, dzięki. Doceniam to. Okej, okay, już nic więcej nie masz do powiedzenia. Tak, no i jeszcze mam te punkty doświadczenia, tak? To ja sobie przypomniałem, że przecież mogę sobie ulepszać te ataki runiczne. Podręcznik BHP Kratosa, tak? Witam cię, Badys. No, dobre, ja bym coś z chęcią chciał powtórzyć, ten tekścik, ale nie jestem w stanie, jestem za głupi. No, ciekawie powiedział, co? Ciekawie. No, ja często korzystam z tych ostrzy. I ten atak jest całkiem fajny, ten. Ale brakuje mi doświadczenia? Nie. Kratosa. O, 4000, to będziemy zbierać na te ataki ironiczne. BHP Kratosa. Szkoda, że nie mogę tego powtórzyć, będę sobie musiał na live jeszcze raz odtworzyć. Co ten krasnolot przed chwilą powiedział? Aj, niepotrzebnie. Niepotrzebnie zużyłem ten kamień. I na pewno gdzieś w tym miejscu już widzę. O, tym. Dobra. Zmiana strzał! Oż ty! Ostrożnie, bracie! Zostałeś bifrostem! Widzę. Dobra, wykończ. Ta skopa jak dostała. Dobra. Świetnie, chociaż kolejne starcia na ulicach raczej nie przekonają miejscowych, że mogą wyjść. No nie. Coś tu nie gra, Tiborku. Te łosie nie mają rogów. O jakich ty łosiach mówisz, Tiborku? No tych wrogach przed chwilą coś mnie pokonali, to chyba nie są łosie. Freyo,
Tutaj. Oho. Coś tam, poczekajcie. Tutaj skrzynię ze srebrem. Zobaczmy. Błyskokrzew. Zacząłeś się pasjonować botaniką? Okej, okay. Mam jakiś questik. Rozpoczęte są przysługi. Ten jest ten duch. Znajdź drogę do cierpiącego stworzenia, to nie. Tygiel, zaginione lingwirmy. Nie wiem, co to było. Rozkwit? Ta. To już to wcześniej ten... rozpoczęliśmy to zadanie i określone rzeczy musimy zebrać. Po całej mapie, po całym świecie będę ganiał, znaczycie nawet na końcu fabuły tego nie ogarnę. O, ty, jaka wysportowana. Eno. A poza tym, jeszcze gdzieś tam wiedza o świecie i te legendarne skrzynie w tym miejscu. I ja się pytam, gdzie? No jak nie? Tiborku, tu wszystko jest jakąś tam wersją łosia. Skąd takie teorie, Tiborku? Że wszystko jest gdzieś łosiowate. 350, jeśli do seksu zaliczymy masturbację, a do biznesu pożyczanie hajsu, to matki, to też mieszkam w kraju seksu i biznesu. No nie wiem. Ja bym spekulował. Co to? Ja bym spekulował. Dobra, tu nic nie ma. Chyba zwracam honor, są oddzielone dodatki w sklepie dla wersji PlayStation 5. Sprawdziłem na stronie CD Projekt, ale strasznie te update'y zagmatwane. No ładnie, nawyzywał, napluł na tego CD Projekt Red, kapciami rzucał. Od kurwów wyzywał. A teraz? O nie. CD Projekt Red nigdzie tego nie wybaczy, ten basket. Nigdy. Będziesz musiał kupić jeszcze raz drugą wersję Wiedźmina. I jeszcze, a to tylko 50% zadośćuczynienia. Za straty moralne. O, widzicie, udało mi się przypadek. Wzruszyło mnie to teraz. Znaczy poruszyło mnie to. To teraz zaszło. Ja aż przez przypadek odkryłem skrzynię. No ładnie. Powinien się ten basket wstydzić. Nie no, tak serio, to warto, że... Dobrze, że... O, jest znowu? Wspaniałe wykopaliska? Rozpoczęto? No serio. 500 rzeczy, 500 map, słuchajcie, to jest 500 map. Tutaj jeszcze jakieś, kurna, wspaniałe wykopaliska. Krasnoludy to dopiero trafią dokopać się głęboko. Czy to jest, jeśli chodzi o płodną glebę ich wyobraźni, czy też o zasobne kopalnie ich ukochanego Svartalfheimu. Największe skarby czekają na tych, którzy są gotowi zapuścić się w największe głębiny. Czemu mam dziwne wrażenie, to wszystko jest w jednej lokacji, ta mapa skarbów. Zobaczmy, co mamy w tej skrzyni. Jala. Co to jest? Skąd pochodzi? To bardzo głośny ruch i nie mam bladego pojęcia. Mimirze. Naprawdę? Nikt nie wie, skąd wziął się Gjallar Hor. Odyn po prostu pewnego dnia już go miał. Zdobyliśmy jakąś rękojeść. Ostrza chaosu. Szósty poziom. Siła, obrona jebnie, ale odnowa i szczęście. Ciosy zadane ognistym piczem mają średnią zależność szczęścia. Szansa dla was zapewnie błogosławieństwo czasu odnowienia. Pełne naładowanie dodatkowo odnawia czas, odświeża czas odnowienia. Te rękojeść należące niegdyś do legendarnego hazardzisty niejednokrotnie pozwoliły osiągnąć zwycięstwo w pobliżu pewnej porażki. Ognisty bicz, R1 i trójkąt. Ognisty bicz. Umiejętność, ognisty bicz. Widział ktoś ognisty bicz? Jest gdzieś ognisty bicz na sali? Ognisty bicz jest. W ogóle tego nie używam. Nie panić pastem.
Bonus pomiar wroga wyprowadza atak, zadajesz znacznie większe obrażenia. Może nawet fajne. Jakbyśmy częściej z tego korzystali. Problem w tym, czy chcę z tego korzystać. Szósty poziom. No czas odnowienia. Ten odnowienie na plus 18. Kusi mnie bardzo. Jednak często korzystam z tych ataków runicznych. Marian jest poruszonym poruszycielem, tak. Zniewaga krwi wymaga. Ale to fajnie wygląda. Co wygląda fajnie? Tiborku, ten bicz. Dobra, wiecie co? No zobaczymy. Zobaczymy. Kolej, bo ja tutaj miałem ten dar siły. Ta zbroja. No nie powiem, ale powiem ci, że... Ile tu jest detali na tym? No tak, to prawda. To prawda. No. Są też inne zbroje, ale mi się wydaje, że to jakieś gówniane. Że ta ma fajniejszy bonus. Do tego odnowienia, nie? Jeszcze tak patrzę, kurczę, na tą włócznię. Nie. Dobra, olać. Dobra, jak to wygląda teraz z... O właśnie, jeszcze wiedza o świecie gdzieś jest, żebyśmy to mieli na 100%. Wiedza o świecie. Wiedza o świecie gdzieś jeszcze tu jest ukryta. Wiedza o świecie. My stamtąd chyba przyszliśmy, nie? Tu nic nie ma. Tu jest chyba jakieś przejście. Może tu coś znajdziemy. O, słyszę kowala. No nie wiem, czy się tutaj czasami nie wracam. O, są wrogowie. O, cie panie, tu chyba mnie nie było. Tu może będzie ta ukryta. Jezus! Super! Ała! Jak mnie tu zorali! Zboczeńce! Nie chcę tego kamienia używać, bo to jest do dupy. Bo to jest do dupy i nie potrzebuję. Jak mnie zaskoczyli. To jest te ataki gdzieś jakimiś promieniami, to że jesteś i to jakieś te ataki runiczne, jak trwają dłuższy czas, to jesteśmy tak otwarci na różnego rodzaju kontry wrogów, że to jest poezja. Super, dzięki. Dobra, dobra. Wycofaj, wycofaj, wycofaj. Uuu! Szlak by się... Ach, szlak. Dobra, dawaj. Potrójne ataki, tak? Cwaniak. A, niepotrzebnie. Niepotrzebnie. Mogłem, widziałem, że mam tam szał, wiem, że mogłem użyć tego szału, ale ci przeciwnicy tego nie wymagają, żeby tego szału używać. Tak samo jak tego kamienia tak naprawdę, ale mówię, chuch, że jak jeden przeciwnik został, też może to ogarniemy.
Znowu to samo. Ja pierdykam, jakie to łatajstwo. Einheiner Kapitan. Przy użyciu magii Bifrostu kapitanowie są w stanie zamienić kosę na włócznię, która mogą wykonywać szybkie ataki. Zamiana następuje błyskawicznie, dlatego uważaj ich. Uważnie ich obserwuj. Dla mnie jest to dosyć prymitywny oręż, który prostotę nadrabia dosyć drażniącym dodatkiem w postaci energii Bifrostu. Waga tej nieporęcznej broni nieco ich spowalnia, jednak jeśli masz pecha i znajdziesz się w zasięgu tego ostrza, możesz w mgnieniu oka skończyć bez głowy. Te walki są okropne nudne. Też trzeba mieć zacięcie, żeby tego godowora grać. Akura sobie nic z tej walki nie robi. O kurwa. Poleciały pióra. Ale o co chodzi z tym kura? O co chodzi konkretnie? Bo nie zrozumiałem. Chociaż kolejne starcia na ulicach raczej nie przekonają miejscowych, że mogą wyjść. No co chodzi z tym kura? Ja to nie są aż takie nudne. Powiem ci, Tiborko. Ja się tam dobrze bawię. Nowy zwój. O informacji. List tam zakupów. Nie chcę więcej słyszeć o żadnych deficytach, a sobie mają wszystko, czego nam potrzeba. Nie zamierzam przerwać pracy tylko dlatego, że niechętnie się tym dzielą. Tym razem potrzebuję beczki oleju, jak najwięcej drewna na popał, 5 sztab czystej stali z Fartfelheimu, jedzenie, żeby nie zdechnąć z głodu. Aha, rozumiem. Poleciały pióra. Zdobyłeś włócznie? Nie, czekaj. Brock musi mi opowiedzieć, jak to było. Będę udawać, że mnie tu nie było. I rozumiem, że... Bo cię tu nie było, jak walczyliśmy. Rozumiem, że teraz już mam 100% na tej mapie. Dokładnie. Nidenfjäll. To jest wszystko odkryte. No bo tylko ten quest z tym duchem bym jeszcze ogarnął. I tam bym się jeszcze udał. Nagrobek Berserkera. Kolejny Berserker. Kurczę, przydałby się jeszcze dzisiaj. Ale już jest późna godzina. Przydałoby się jeszcze z nim zawalczyć. Wkurwia mnie oczywiście ten wykrzyknik. Kura w pióra. Tiborek. Tiborku, God of War Ragnarok zajebisty był, przyjemnie mi się grało i platynował. Tak samo się przyjemnie gra, nie powiem, że nie. Panie kolego. Nie powiem, że nie. Ojejku. Obrona i runy. Taki włócznie zadania dodatkowe wrażenia płonącym ludzom. Nie, tak średnio. Chciałeś sprawdzić, co u mnie? Kamień bym chciał jeszcze. Zdezynfekuję narzędzia. Potrzebujesz czegoś? Ten kamień zwykły. Okej. Okay. To by było na tyle. Nie zniszcz tego. Ty, a mogę ci coś sprzedać? Sprzedaj. Artefakty brak. Te sprzęta, jakiś gówna, rękojeść. Dobra, może tych zbroi to na razie nie będę ruszał. Może i tak kasem trochę mam, także. Tak miło było cię zobaczyć. Zaskoczony. Poczekajcie, gdzie był ten kurwiski duch? Tutaj pewnie. Zaginiony skarb. Duch pragnie dowiedzieć się, jaki los spotkał jego syna. Znajdź go, albo to, co niego zostało.
Dobra, to tam musimy się udać. Oznacza sobie, słuchajcie, ten questik. Gjallarhorn. Co to jest? Skąd pochodzi? To bardzo głośny róg i nie mam bladego pojęcia. Mimirze. Naprawdę? Nikt nie wie, skąd wziął się Gjallarhorn. Odyn po prostu pewnego dnia już go miał. No, to już rozmowę słyszeliśmy, więc że one się powtarzają. Mam nadzieję, że płynę w dobrym kierunku. Nie, oczywiście, że nie. Był taki film Czarna Pantera o Czarnych Panterach. 450 jeszcze ci zrobię dziurę w pizzy na tego twojego 22-centymetrowego drąga. Wracając do przepowiedni wypełniających się, gdy ktoś przed nimi ucieka, przypominam sobie historię podobną do tych, o których wspominałeś. Grecki utwór sceniczny. Dość upiorny, ale bardzo popularny. Kojarzysz? Każdy Grek zna tragedię króla Teby. Ano, ludzie pamiętają takie historie. Dokładnie. To jestem jeszcze ja. Jeszcze coś sobie przypominam o tej greckiej sztuce, jeśli nie obrazisz się za krytykę. Niby to dzieło sceniczne, ale niemal całe składa się z przemów i przekazywania sobie tragicznych wieści. Nie zaszkodziłoby, gdyby część wydarzeń została pokazana, nie opisana. W greckiej tradycji akcja sztuki rozgrywa się w jednym czasie i miejscu. Tak jest logiczniej. Może i tak. Tak, mamy znowu... Uważaj na jego język! Tu mam jego język. Kolejny nagrobek berserka. O co, chyba i lecimy z tym koksem, nie? Ci berserkorowie stawiono wam prawdziwe wyzwanie, a nie jakieś popiduwy party. Jedziemy. Yeah! Dawaj. Hej, kadr straszny. Zaleire! Ojej. Eldingor, thank you! Ojej. No, ten jest wyzwaniem. Ciężko w ogóle, jak nie ma broni, to ciężko przewidzieć, jakie ataki będzie stosował. A, niepotrzebnie. Dobra. Jesteś
Szkur zapiał. Już mnie wyprowadził z równowagi, już nie wiedziałem jak reagować. Aż kurczę. No jest do zrobienia. Jest do zrobienia. Jest do zrobienia. Hej, gadr straszny. Oż kurwa, nie spodziewałem się takie zaskoczenia. Kurwa, dobra. Wiesz, już znowu się pogubiłem. Thank you!
Odezwał się. Kurwa. Wiedziałem, że zjebę na samym końcu, nie? Do widzenia. Co za tupe? Wymawiać to imię po tym... Beingdar straszny. Mimir nie chciał opowiedzieć mi o występkach tego berserkera. Stwierdził tylko, że czuł ulgę, odkąd ten drań zniknął na dobre. Mówił jeszcze jakieś okropności o tym Beigarze, ale wolę nie spisywać jego słów. Ale mnie także cieszy śmierć tego brutala. Co zrobili? Leira. Pierwszy słyszę. To było spokojne królestwo, pełne artystów i poetów. Ale już dawno popadło w ruinę. I stali za tym ci berserkowie. Oni, ich przeklęty król Hrolf. Na samą myśl resztki krwi gotują mi się w żyłach. To był twój dom, prawda? Cieszmy się zwycięstwem i zmieńmy temat. Nie musisz nieść tego ciężaru zupełnie sam. Jeżeli ktokolwiek coś tu niesie, to tylko ty. Pozwól, że nie będę dokładał ci zmartwień. Okej. Okay. Coś tam wypadło. Jakiś amulet.
Premia zestawa zwiększa obrażenia od wszystkich ataków zdolności Kratosa związanych z użyciem broni w oparciu o wartość jego czasu odnowienia. Czas odnowienia, no on jest tak średnio z tym czasem odnowienia tak naprawdę. Zadawałem rzecz przez Kratosa, to te ataki wręcz też tak średnio. Ochrona mu z Spilheimu nawet tutaj widzę. Ale tylko obrażenia zdawane wręcz. Ja tych wręcz ataków często nie korzystam. Robisz go, no udało się. Ale już na końcu już myślałem, że zjebę, nie? Że spierdolę. Już myślałem, o, już kolejną kulę, te kulki wyślę te samo naprowadzające, to spierdolę tak soczyście. No ale się na szczęście udało. Trochę szczęścia tym razem. Powiem szczerze. Już drugi berserker na streamie. Nieźle. Kurczę, żeby mi lata temu walkiriami tyle szło. Za ten miecz i wynośmy się stąd, co? Proszę bardzo. Tyle w temacie. Okej, moi drodzy, w tym momencie zakończymy sobie nasz materiał z gry God of War Ragnarok. Bardzo wam dziękuję za obecność na tym materiale. Dziękuję za każdy wasz poświęcony czas pod moimi klipami filmowymi i dziękuję za każdą waszą aktywność. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!